Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, odcinek prawdopodobnie wskakuje troszeczkę później aniżeli o 16, ale nagrywam go później, bo wcześniej nie miałem czasu, a szkoda by było nie nagrać odcinka z okazji tak świetnego wydarzenia jak tutaj Wiedźmowy Taniec, czyli po prostu do kociołka możesz wrzucić cały ekwipunek. Nagrywałem już o tym film chyba 2 dni temu, no ale teraz staje się to faktem i faktem staje się też to, że możemy wrzucić dosłownie każdy itemek tutaj do Wiedźmy, jak widzicie do kociołka. 4, tu mamy jakieś bronie, klata tak samo, rękawice, dosłownie wszystko. Jest to bardzo dobra okazja, aby spróbować na tym naszym wojowniku zamknąć tornado. Taki jest dzisiaj cel. Nie mamy za dużo grzybów na to, nie wiem w ogóle jak to pójdzie, czy takie statystyki jakie mamy obecnie tutaj wystarczą. Chyba tak, wydaje mi się, że tak, na pewno wszystkie pomarańczowe gemy pomogą, żeby to jakoś sprawnie poszło, no ale warto spróbować, dlatego że no, tak jak mówię, możemy dosłownie wszystkie itemki w tym momencie wrzucić, więc nie będzie to dla nas żadną, absolutnie żadną przeszkodą. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, jeżeli tego typu materiał Wam się podoba. Prawdopodobnie będzie jeszcze jeden podobny z druida, z tym, że na druidzie jeszcze będziemy oprócz tego, że tam tornado dociskać, bo raczej nie zamkniemy, chociaż kto wie, to jeszcze będziemy sobie zmieniać gemy, dlatego że tam jeszcze nie mam wszystkich pomarańczowych, tam dopiero mi się kopalnia robi na poziom 25, więc ja prawdopodobnie na następnym nagraniu z druida, być może jutro, a być może w niedzielę, tą kopalnię sobie tam delikatnie skipnę, może podropię jakieś gemy, żeby mieć full pomarańczowe i dopiero to tornado będziemy sobie tam dociskać, więc to powiedzmy taki pakiet, ale pamiętajcie w tym momencie zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bardzo mało brakuje do 11800 i pamiętajcie o wbijaniu na Twitcha i na Discorda dla widzów, jak widzicie w ogóle jestem po fryzjerze, teraz nie wyglądam na 16 lat, tylko na 12 niestety, no ale co zrobić, ale kto już był wczoraj na streamku, ten o tym wie, a widzowie YouTube'owi dowiedzieli się dopiero dzisiaj. Dobra, więc lecimy. Myślę, że tutaj wszystko mamy zrobione tak, jak być powinno. Dźwięk działa, wszystko działa. To co? Chyba bez zbędnego przedłużenia wchodzimy do tej wiedźmy. Jeżeli chodzi o właśnie w ogóle ten event, niestety działa on tak, że tutaj jeżeli chodzi o serwery, które mają już wszystkie czary, wszystkie zwoje u tej wiedźmy, no to on po prostu działa normalnie, a jeżeli chodzi o serwery pokroju W48, W47, no to niestety on nie działa, dlatego że no podejrzewam, że byłoby to troszeczkę broken, bo jednak bardzo szybko te procenty by się zapełniały do kolejnych czarów, no ale mimo wszystko też dziwnie, tak? W ogóle ktoś mi pisał w komentarzu, że z okazji tego eventu ma nadzieję, że na magu pocisnę tornado, no ale niestety nie zrobię tego, bo tak jak mówię, na W48 nie ma wszystkich czarów i na W47 nie ma wszystkich czarów, to są chyba jedyne dwa serwery, na których właśnie nie ma tych czarów, już powtarzam trzeci raz, dlatego tam no niestety tego tornada nie, za bardzo nie skorzystamy z eventu, no nie? Jeżeli chodzi jeszcze o ten event pomijania tutaj, akordową awanturę, no to nie trzeba mieć, z tego co widziałem, prawdopodobnie nawet jednej klepsydry, po prostu jest, bo ja to robiłem na telefonie dzisiaj, tutaj na komputerze jeszcze nie, no na przykład na wojowniku, jak widzicie, już mam zrobioną mawkę, ale tak jak mówię, nie trzeba mieć żadnej klepsydry, po prostu jest na środku guzik, pomin i pomijasz i tyle, nic ci nie zabiera, nic nie trzeba, tak jak mówię, mieć, jeżeli chodzi właśnie o ten event, no i pamiętajcie, żeby to dobrze zgrać z eventem Golda, dlatego że w ogóle oni to tak chyba specjalnie zgrali, jest to bardzo dobrze zrobione. Ja o tym też nie wspomniałem w tym odcinku środowym na temat tych eventów, że po prostu no teraz nie musicie mieć klepsyd, nie musicie pomijać za grzyby tam od 23 do północy, możecie sobie po prostu te misje pominąć jak najszybciej i od razu wskakiwać na wartę, żeby z tego eventu golda wyciągnąć jeszcze więcej golda. Dobra, tu już może w ogóle przejdziemy do tego tornada, także no, tak jak mówię, jest to fajnie zrobione, jest to fajnie przemyślane, także polecam Wam z tego korzystać, nie zastanawiać się nad niczym. Dobra, zobaczymy jak to tornado pada. No póki co idzie bardzo gładko, zrobiliśmy 14 tornad w chwilę, 432 level. Mamy około, tak obliczyłem, bo nie mamy wcale tych grzybów nie wiadomo ile, jeżeli chodzi o to tornado, ale mamy tak około 10 grzybów na każdego przeciwnika, tak jak sobie liczyłem przed odcinkiem. No i zobaczymy jak to po prostu pójdzie. No tutaj z tego co widzę póki co więcej niż dwóch na żadnego przeciwnika nie wydajemy. O, teraz ten nasz troszkę przyblokował, lecimy dalej. No i już mamy to tornado 955. No kurde, idzie to bardzo gładko, już nie mamy miejsca, ale oczywiście nie przeszkadza nam to. Tutaj mamy jakieś epiki do kibla, to oczywiście ich nie będziemy ruszać. Czemu tutaj? Dobra, może będę robił w ten sposób. Od razu to sobie posprzedajemy, od razu też te statystyk nam dużo dojdzie. Bardzo jestem fanem takich eventów. Fajnie to jest, w sensie te eventy, jeżeli by jeszcze harmonogram był ok, powiedzmy, że tak zrobimy, bo będzie szybciej. Jeżeli jeszcze harmonogram tych eventów był ok, że tam po prostu nie będzie tak jak do tej pory, że na event twierdzy czekaliśmy 2 miesiące około, z tego co wiem, no to będą to naprawdę fajne urozmaicenie gry, nie? Że takie coś, ta wiedźma, wiadomo, że jakby była
regularnie, to by była zbyt mocna, ale jak tak nam rzucą dwa razy do roku, może trzy razy do roku taką wiedźmę, no to to jest naprawdę idealny moment, żeby właśnie to tornado pchać jak najdalej. Dlatego właśnie, no tak jak mówię, mój plan to był wojownik, druid i właśnie mag na ten event, no ale niestety, że na magu to nie zadziała. Bo tak jak mówię, no na serwerach bez wszystkich czarów nie działa ten event, no to na magu będziemy się musieli obejść smakiem, no i zostaje nam druid i wojownik. No zobaczcie, no bardzo gładko to pada, ja się tak szczerze bałem, no bo jednak pamiętajmy, że to jest wojownik, pamiętajmy, że na tym wojowniku nie idą wcale te lochy tak gładko jak na jakichś tam zwiadowcach, czy powiedzmy tym bardziej berserkach, no ale tutaj chyba te gemy wszystkie pomarańczowe duże robią taką robotę, że raczej większych bloków mieć tutaj nie będziemy. No zobaczcie, zużyliśmy póki co powiedzmy, no powiedzmy 150 grzybów w zaokrągleniu, a już to tornado dochodzimy do końca, nie? 990, kurde, jaki to będzie krótki odcinek, liczyłem, że będziemy troszeczkę dłużej, ale dobra, to może jeszcze jakieś tam inne lochy sobie poklikamy, dlaczego by nie spróbować. Okej, mamy Jasia Straszydło, coś tam nas blokuje delikatnie. Okej, to jest chyba pierwszy blok, na którym tak długo się zatrzymaliśmy, kolejny padł. Co my teraz mamy? Mamy maga, mamy tutaj ryczałda, mamy niedosyta, to jest 998, 999 to jest bagienna nimfomanka, to jest wojownik, okej, ją możemy, nie chcę tak wiecie szybko klikać, bo raczej no tutaj to będzie bez problemu, a chciałbym sobie zapisać tą walkę, chociaż nie, ona nam się chyba i tak zapisze, bo to będzie ostatnia w tornadzie. Dobra, to klikamy, no i mamy szarą Shivę i zobaczmy jak z tą szarą Shivą, widzimy, że ona zdecydowanie ma więcej statystyk od poprzedniego wojownika, czyli od tego sukuba bodajże, poczekajcie, zapisało mi się to w ogóle, bagienna nimfomanka, aha, to była bagienna nimfomanka, no tak, nawet to czytałem. No to patrzcie, ona ma tutaj 108 tysięcy siły i 147 wytrzymałości, natomiast tutaj ten ostatni, co już pewnie wiecie, szara Shiva ma 135 tysięcy i 130 prawie 9 wytrzymałości, 135 oczywiście zręczności, no ale też to jest zwiadowca i dokładnie, i tym samym tornado na naszym wojowniku zostało zamknięte. Pamiętam, jak jeszcze kiedyś sobie myślałem, że ten wojownik, że tak powiem, no będzie z nim ciężko, jeżeli chodzi o te lochy. Ja tam przyzwyczajony do zupełnie innych klas postaci, które jednak bardzo szybko te lochy czyściły, no a tutaj wojownikiem sami zobaczcie jak to wygląda, że te lochy no naprawdę ciężko idą, no a tutaj dostaliśmy taki event, dostaliśmy pomarańczowe kamienie i nawet wojownik w tych lochach radzi sobie bardzo gładko. Dobra, no na zamknięcie tych powiedzmy chyba było tam 80, dokładnie 6 pięter, zużyliśmy 180 grzybów, więc no bardzo malutko, nie wiedziałem, że to tak szybko pójdzie. Dobra, poczekajcie, my tu sobie w ogóle te itemki wszystkie powrzucamy. Mieliśmy bodajże 0 golda, czy tam bardzo małe ilości golda. No a patrzcie, po sprzedaniu wszystkich itemów mamy tego golda 1 200 000 000, więc bardzo, bardzo dużo. Dobra, możemy sobie wrzucić tego golda tutaj w HP. No i co? Polecimy może jeszcze delikatnie do jakichś innych lochów, żeby ten odcinek bardziej urozmaicić. No oczywiście to, co chcieliśmy zrobić, to już mamy zrobione, czyli po prostu zamknięcie tego tornada. Wbiliśmy 433 level, wbiliśmy tak samo tutaj 200 już ponad milionów HP na tym wojowniku, to już wbiłem dzisiaj rano. Także no to też jest fajne osiągnięcie, wydaje mi się. No i rośniemy tutaj powolutku w siłę. No mamy 433 poziom, zobaczcie. Keromero 435 tutaj widzę. Tutaj jakieś berserki też mają 433, no zrównaliśmy się z berserkami poziomem, to jest w ogóle wow dla mnie, gdzie no zakładam, że ci berserkowie na pewno mają lochy jeszcze dalej aniżeli my. No i jest ten nieszczęsny In Your Face, który lochy ma z tego co wiem dalej niż my, delikatnie, no ale on jest kurde tutaj masakrycznie mocny, jest bardzo mocnym paladynem, no i z nim chyba na tym serwerze będą, nie oszukujmy się, największe problemy, jeżeli chcemy walczyć. No jest ten Pikachu no póki co nadrabia tym, że ma kopalnię do przodu, on ma chyba kopalnię gdzieś koło 50. My mamy w tym momencie 38, niedługo 39, bo już tutaj jak widzicie Surek też troszkę jest, no ale on Pikachu tą, okej, wreszcie mi się to osiągnięcie zaliczyło, Pikachu tą kopalnią wstępnie nadrabia, no ale tutaj jeżeli chodzi o statystyki i level, no to jednak mimo wszystko powoli zaczyna odstawać, nawet sobie możemy to przeliczyć, powiedzmy, że mam 12 tysięcy plus 7, 19 tysięcy bez 100, czyli 18 900, a my tutaj mamy 18 500, okej, dobrze liczę, tak? No 18 500, dobra, no to póki co jesteśmy 400 stat w plecy, ale to myślę, że prędzej czy później sobie nadrobimy. Dobra, co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Mamy Zeusa na górze Olimp, mówiłem, że jak ubierzemy się w same pomarańczowe gemy, to może będziemy go w stanie zrobić, no i zobaczymy to, sprawdźmy jak to pójdzie przy okazji, nie będziemy jakiegoś na niego
dużo wydać. To jest mag, więc my tutaj jakby blokami, no będzie nam ciężko go pokonać. Statystyki mamy niezłe, nie? Jakby nie patrzeć. Tutaj poczekajcie, bo z tego co wiem, In Your Face też go pokonał już dawno temu, no ale In Your Face ma te statystyki o wiele lepsze od nas. No tutaj bonus profesji 2400 i tutaj tak samo, zresztą no 2400, gdzie nasza tarcza nam daje w tym momencie powiedzmy 900 w zaokrągleniu, no to jednak no troszeczkę tutaj dostaje w gratisie powiedzmy tych statystyk, no ale trudno. To samo przeżywamy, jakby tutaj się tak zastanowić na W37, gdzie mamy naszego Paladyna i tam też za darmo dostajemy ten bonus profesji. Czy to jest ok? Nawet jako gracz Paladyna na tym W37, gdzie powinienem się cieszyć, uważam, że nie jest to fair. Bonus profesji powinien wyglądać tyle mniej więcej, ile daje tarcza dla wojownika. Czyli na przykład tutaj na Berserku to jest... O, zobaczcie, 964 ma Berserk, tutaj Antoniako ma ile? 982, czyli to jest bardzo zbliżona wartość do tego, co daje nam w tym momencie tarcza, więc no... No, oczywiście tarcza, mam na myśli tutaj statystyki podstawowe plus te z ulepszeń razy 12. Także no tak to powinno wyglądać, no ale niestety tak nie jest. Dobra, tego Zeusa jeszcze popróbujemy. Zobaczymy, czy nam się tutaj uda go pocisnąć. Jeżeli nie, no to trudno. To jeszcze może strefę mroku. No fajnie by było 434 level wbić. Keromero tutaj w ogóle strasznie ciśnie, jeżeli chodzi o level. Widziałem, że jeszcze dzisiaj rano In Your Face, mając 434 level, był topowym levelem na tym serwerze. I to jeszcze paladynem, więc to w ogóle szapoba, ale nie. Niestety, jeżeli chodzi o, w sensie niestety, stety, bo Keromero to jest nasz lider, ale tutaj no Berserk go przegonił o ten jeden level, także no ładnie, ładnie, no ale i tak zobaczcie, że my tutaj się równamy z tymi Berserkami, Paladynami, to jest w ogóle coś pięknego. Dobra, no widzimy, że ten Zeus nie chce paść, upiorny jeźdźca, jeźdźcy chyba też nie padnie, no ja tutaj się jeszcze zastanawiam, żeby troszeczkę może w niedzielę sobie pokopać gemów dla naszych pachołków, no bo tutaj Kunia ma trochę tych pomarańczowych, ale generalnie to mają czarne cały czas gemiki. Dobra, może karuzele z idolami sobie spróbujemy. No tutaj niedawno były lochy na tym wojowniku, więc raczej dużo nie zdziałamy oprócz tornada, gdzie tornado wiedziałem, że zdziałamy, tylko nie mieliśmy miejsca, dlatego wypadałoby wykorzystać ten event, co zresztą zrobiliśmy. No ale w tym momencie zobaczcie, no Polterra raczej nie do zrobienia, może ten Hagrid, jakbyśmy go tutaj popróbowali, ale chyba też niestety nie, chyba on jest za mocny. Co by nam tu mogło paść? Tutaj jest ten Anioł Apokalipsy, który raczej jest za mocny w tym momencie, tak mi się przynajmniej wydaje. Tego maga 15 pokonał. No i teraz jest blok. Co my tu mamy teraz? Górołaza. Okej, ten górołaz chyba był do zrobienia. Chyba temu górołazowi ostatnio zostawało bardzo mało HP na ostatnim odcinku. Więc dobra, poczekajcie. Może by się skupić na tym górołazie. Tora chyba też nie zrobimy jeszcze w tym momencie. No tu my zbijamy do połowy HP jakoś. Dobra, powiedzmy, że z 200, może 250 na tego górołaza. Zobaczymy, czy w ogóle będzie sens coś tutaj próbować i jakieś podejścia robić. Pamiętamy, że kto oglądał ostatni odcinek z wojownika, górołazowi chyba z 2 razy albo 3 zostało coś pokroju 2 milionów HP, no a teraz jesteśmy jeszcze mocniejsi, także zobaczymy. Dajcie znać w ogóle, jak wam się podoba event, czy jest ok, czy nie. No wiadomo, no dla mnie jest wow, dlatego że no mamy, wiadomo, promocje na grzybki, mamy golda, więc no statystyki rosną, sterylne sedesy, aura jeszcze szybciej rośnie, mamy tango w twierdzy, na co już wszyscy gracze czekali kilka miesięcy, tak jak mówiłem, chyba z 2. Co tutaj jeszcze mamy? Aha, to odznaczyłem w ogóle, tango twierdzy. Dusze też są ok, zwłaszcza na takim W48. Co my tu jeszcze mamy? Wiedźmowy taniec, no to w ogóle super sprawa, jak zresztą widzieliście dla nas. No i akordowa awantura tak samo, pobijanie zadań z karczmy, że nie trzeba, nie wiem, zużywać klepsydr, które pamiętamy, że jednak kosztują golda, jeżeli ktoś je kupuje na evencie z klepsydrami. Nie musimy używać grzybów, które są jeszcze bardziej cenne, między 23 a północą, tylko kiedy chcemy, możemy sobie te zadania pominąć. To jest w ogóle super sprawa. Dobra, wracamy do tego górołaza, także możecie dać znać, jak wam się te eventy podobają. No dla mnie są świetne. Fajnie, że coś takiego zrobili. Tam widziałem już pod poprzednim odcinkiem, powiedziałem, że w ogóle zapomniałem, że jest coś takiego jak Święto Pracy. I tam ktoś mi wypomniał chyba, oczywiście żartobliwie, ale mniejsza z tym, ktoś mi wypomniał właśnie, że jak mogę czegoś takiego nie wiedzieć, no to chodziło mi o to, że po prostu ja nie wiedziałem, że w sensie zapomniałem, że Święto Pracy jest obchodzone jako coś szczególnego w grze, no nie? Rok temu też mieliśmy z okazji Święta Pracy coś tam, bodajże to był po prostu 4 razy event, to tam nie było jakieś nie wiadomo co, ale no też było obchodzone, a ja totalnie zapomniałem, że to teraz się zbliża, że to teraz jest ten 1 maja, 1-3 i tak dalej, no i
myśleli, że będą z tej okazji coś robić. No tak jak mówię, totalnie mi to wyleciało z głowy. Dobra, no dociskamy tego górołaza, zobaczymy jak to pójdzie. No 400 milionów tam, no w teorii, jak tak patrzymy na te wszystkie próby, no to on za bardzo nie jest do zrobienia, bo widzimy, że zostaje mu około pół HP, no ale właśnie, no jedna fajna próba, no i od razu zrobiony. Tu jeszcze mamy w ogóle... Mamy coś do rozmontowania, jedno miejsce, to akurat sobie możemy zmienić. Co to w ogóle jest? Co to nam daje? Siłę. Czyli no nie, zdecydowanie rozmontowanie leci, tylko jeszcze zmienimy wygląd. Cyk, no i możemy sobie... Aha, ja w ogóle z tą szarą siwą wam nie pokazałem walki. Czy ja ją mam? Mam, dobra, mam to i mam górołaza. Okej, to sobie możemy obejrzeć. Wyleciało mi z głowy już w ogóle, ale tak szybko to poszło, że to nawet nie było jakieś, nie wiem, wybitne osiągnięcie. No zobaczcie, no tutaj ona nam nie robi praktycznie nic. My tutaj bloki, jakieś krytyki mocne też, w ogóle też nie unika z tego co widzę wcale, no hitek krytyczny za 74 miliony, także praktycznie tam powiedzmy, że no 1/4 jej HP, no i tak samo, na koniec mocne kryty, no jakiś paseczek za dyszkę, git. Górołaz, jeżeli chodzi o górołaza, Barbar mu nie zrobił za dużo, tutaj nie zrobiliśmy za dużo, w sensie Maguś, no i Kunegunda, no właśnie, no Kunegunda zabrała mu, nie wiem, chyba z 2/3 HP, no może troszkę mniej, ale coś koło tego, no i my tu go wykończyliśmy, co prawda zobaczcie, że nam też nie zostało wcale dużo HP, ale Grunże pokonany. Co my teraz mamy kolejnego w tym Esterosie? Mamy Maga, no właśnie, no i kurde, z tego Maga byśmy się cieszyli, jeżeli byśmy byli Berserkiem, to ja zawsze powtarzam, że w Strefie Mroku Magowie są... Trudni, żeby nie powiedzieć brzydkiego słowa, są dość trudni, dlatego że nie dość, że mają dużo HP, no to jeszcze bardzo dużo biją, no i my tutaj ciężko w ogóle znaleźć nam na tych magów jakiś counterplay, no chyba że jesteśmy właśnie berserkiem. Okej, ile my tu mamy expa, czyli nam by potrzeba było jeszcze dwóch lochów, żeby pokonać, co jest raczej ciężkie do zrobienia. Chciałem tutaj tego In Your Face'a, nie ukrywam, dogonić, ale no niestety nie uda nam się to w tym odcinku, ale to nic, myślę, że to nic, na razie wojownik jest bardzo fajnie, powiedzmy, dociśnięty. Teraz no już jak widzicie, chyba najbliższym takim w ogóle dla nas jakimś, powiedzmy, celem to jest ten Zeus, bo temu Zeusowi no zostawało co chwilę mało HP, no jednak jak widzimy po kilku próbach, że nie damy rady go docisnąć, no to jednak nie damy, no bo my jesteśmy wojownikiem, to jest mag, my go nie zablokujemy, więc tutaj no musielibyśmy czyste hity bardzo, bardzo porządne w niego ładować, żeby w ogóle się udało, no on tego HP też wcale nie ma mało, zresztą mam więcej od nas, co ciekawe, no ale mówię, chyba ten Zeus jest do zrobienia. I tutaj wydaje mi się, co byśmy mogli pocisnąć. No tego maga chyba jeszcze długo nie. No na pewno ci upiorni jestcy prędzej czy później padną. Ten Hagrid. No ale na razie nie ma co... Nie ma co tutaj więcej dociskać, no bo tak jak mówię, no i tak musielibyśmy dwa lochy, żeby dobić kolejny level. Bardzo jestem ciekaw, jakie In Your Face ma lochy, bo oprócz tego, że on ma pokonanego tutaj Zeusa, bo nawet ma chyba w opisie, czekajcie, on ma chyba, o właśnie, Face Zeus, czyli no wnioskuję z tego, że ma pokonanego tego Zeusa, no to chyba inne lochy, w sensie no na pewno innych lochów, nie wiem jak u niego wyglądają. Także jestem ciekaw, no ale to nic, dobra, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za odcinek, troszeczkę go przedłużyłem, dlatego że no myślałem, że z tym tornadem dłużej zajdzie, no ale jednak zeszło bardzo, bardzo króciutko. Dziękuję wam za uwagę, za oglądanie. Kolejny odcinek będzie albo w sobotę, albo w niedzielę. Postaram się wam nagrać właśnie z druida, gdzie będziemy robić praktycznie to samo, tylko jeszcze sobie zmienimy gemy. Będziemy tam kopać gemy na odcinku. Tutaj nie musieliśmy, bo już mamy wszystkie legendarne. Tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Twitcha prawdopodobnie. Nie wiem, kiedy będzie teraz live'ik, może w niedzielę, ale to jeszcze zobaczę. W każdym razie możecie wbić i zostawić followka, żeby wiedzieć o tych live'ach. No i standardowo Discord dla widzów. Także jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!